Cześć, witam serdecznie, jestem Bartu. Zaczynamy trzeci odcinek z Shadow Warrior 3. Przed nami rozdział trzeci. Pieruńska kopuła Motoko. Tutaj, jak widzicie, musimy zdobyć 4 kamienie broni i jeden kamień postaci. Jak widzicie, tutaj w poprzednim odcinku zdobyliśmy wszystko. See what happens when someone messes with my best pal's mask? Poof! My bet is Motoko tried to teleport us into the sanctuary. But since the dragon is draining the world's chi, she's starting to lose her powers. That's why we need to hurry. Yeah, let's just hope your sorceress friend doesn't screw the pooch. I don't have friends. And be careful how you talk to her. She has less of a sense of humor than I do. Whatever. If she doesn't mess with the mask, I won't break her balls. I'm serious, Lo Wang. Say nothing if you have nothing intelligent to say. That gate you destroyed was over 3,000 years old. It withheld countless invasions and attacks. Well, thank you, but I can't take all the credit. Wang? What's with the hairdo? Is that a snake on your head, or are you just happy to see me? What the hell, Wang? Hey, I'm just being honest, brother. Talk about needing an extreme makeover. Sip it, you idiot! What the fuck? Did she just summon a trash panda? Hey, hey! Ta gra naprawdę ma fajne poczucie humoru. No dobra, lecimy. Wang, stop this tomfoolery. This might be our only hope to defeat the dragon. That furry little ball sack stole my mask. What if it loses it? What if it eats it? You can't trust that rat. That's not just some random animal. That's a tanuki. Motoko's spirit animal. A manifestation of her power. Oh, come on, man. You know what it is. It's your fucking girlfriend's trash panda. She's not my girlfriend. Hey, no judgment here. She's not my type, but hey, whatever tickles your pickle. Ja pierdziele. Okej, tam prawdopodobnie będziemy się przemieszczać. To są nasze pukawy, które mamy. No, powiem wam, że graficznie gra całkiem przyzwoicie wygląda. Nie ma się do czego przyczepić. Tutaj mamy jeszcze coś takiego jak wyzwania, widzicie. I te wyzwania musimy zrobić, jeśli myślimy o zdobyciu osiągnięcia na Steamie. To osiągnięcie jest najtrudniejsze do zdobycia z wszystkich. W zasadzie to powiem wam, najlepiej sobie przejść grę na spokojnie, a później bawić się tutaj w te wyzwania. Natomiast na pewno będę chciał wszystkie te kule, orby zebrać. Czekajcie, czy ja tutaj muszę... Aha, a tutaj co jest? A nie, no ten też mi przyszli, przecież co ja gadam. Się rozglądam, patrzę, bo tutaj gdzieś chyba powinna być pierwsza kula, pierwszy orb. A chyba tutaj właśnie nawet. Dobra. To sobie ulepszymy. Myślę, że amunicja do broni. Powiem wam, że w poprzednim odcinku zginąłem raz, właśnie przez to, że nie miałem amunicji do broni i nie miałem czym atakować, a sama katana to, wiecie, to nie za bardzo mi się to widzi. Czekajcie, wróć. Moment. Aha, bo ja tutaj muszę iść, dobra. Okej. Nawet ty przeciwnika.
O, shit. Szogun laserowy. Czekajcie, ściągnę mu tutaj ten. Gdzie on uciekł? No chodź tu. Piekielne disco. O kurde, dobre to. Nie wiem, czy tu znajdziemy jakieś kolce, czy nie. Żeby trochę wykorzystać otoczenie. Ja stąd. Mało mój. Nie da pokonać, widzę. O, shit. Niedobrze. Życia nie mam, no zginę. Kuźwa mać. Powiem wam, że trzeba się tutaj starać trochę. Hey, give me back my mask, you little shit. A? Kolejny orb. Aha, żeby to ulepszyć, to potrzebuję tutaj dwie kule. Dobra, myślę, że na razie po jednej sobie tu ulepszymy umiejętności z każdej broni. Zwróć uwagę, że tu mamy jeszcze trzy pukawy do odblokowania. Amunicja do broni się na pewno przyda. Tutaj widzę jeszcze zbierz 100 paczek amunicji, okej. Okay. Czego tu nie robimy? Zabij co najmniej dwóch przeciwników jednym pociskiem szkarłatnego byka 15 razy. Oszłam 50 przeciwników korzystających z wyrzutni shurikenów. Nie wiem, czy są to wszystkie wyzwania, które musimy zrobić, ale chyba nie. Okej, okay, granat dyskotekowy. Wyrównywacz. Chłodny umysł. I mózgotnik. Poziomy zablokowane, dobra. I postacie Motoko. Motoko jest czarodziejką i mistrzynią w posługiwaniu się chi, uniwersalnym źródłem energii, które tworzy osnowę rzeczywistości. W każdym razie takie ma napisane na wizytówce. Zilla uzyskał jej pomoc w swojej misji zabicia smoka. Oni Hanma. Ten wielkolud mógłby postarać się zrzucić trochę wagi. Jego okropna osobowość idzie w parze z jego odrażającą twarzą i ohydnym zapachem. I co jest z tymi rogami i rozjarzonymi na czerwono oczami? Nikt nie chciałby siedzieć obok niego podczas 6-godzinnego lotu. Dobra. Aha, czekajcie, bo się wracam. Dobra. Ale amunicję sobie zbierzemy. Are you wondering why I took your mask, Mr. Webb? I am.
I'm also wondering who does your hair. I took it because that mask is the only thing that can stave off our inevitable doom. And it was in the hands of a third-rate bargain basement ninja with a smart mouth and the emotional maturity of a third grader. You sound just like my therapist. Is that a joke, Mr. Wang? Because I don't like jokes. You should tell that to your hairstylist. No dobra, czekajcie. Żeby czegoś nie przeoczyć. Nie, a, widzicie, kula tam jest, dobra. Tylko ja tam chyba nie doskoczę, co? Ale tutaj już pewnie tak. Dobra. Dobra, będziemy teraz te kule zbierać, bo tutaj potrzebuję aż dwie, żeby ulepszyć kolejny skill. Oddawaj mi maskę, kurde, zasrańcu. Ajajajajaj. I said a hip hop, a hibbit to the hip hip hop. You don't stop, you rock it to the bang bang boogie. Now up jump the boogie to the boogie of the boogie to be. No czekajcie, co by było, gdybyśmy sobie tutaj skoczyli. No to tam chyba nie doskoczy już. Nie wiem czasem, czy tam coś nie było do zebrania, kurde, wiecie? Aj, trochę zjebałem. Szkarłatny byk. Hey, what time is it? It's time for yokai to... Man, I love blowing shit up. No fajne, możemy niszczyć tutaj, jak widzicie. Damn, that was loud. Mało amunicji. No fajna, giwera. Na razie może nie będziemy z niej korzystać. A, ta amunicja się nam tutaj cały czas odnawia, fajnie. Dobra, pojemność sakwy amunicyjnej, dobra, to jest standardowo ten ulepszenie zwiększające nam pojemność amunicji. Także z tego też sobie skorzystamy. Na razie nie będę tego ulepszał. Tutaj nie mamy punktów do ulepszenia postaci. Szkarłatny bieg potrafi umieścić granatę tam, gdzie go potrzebujesz. Trajektoria lotu potrafi początkowo płatać figle, ale pomyśl tylko, jaki potencjał mają jego zabójcze triki. Wciśnij prawy przycisk myszy, by wystrzelić granat wybuchający przy spotkaniu z przeciwnikiem. Granaty potrafią odbijać się od ścian i ulegać detonacji chwilę po wystrzeleniu. No dobra, teraz musimy tutaj to zniszczyć. Czekaj, tu jeszcze coś jest. Nie, to jest to sama miejscówka, dobra. Where's that freaking raccoon? I'm gonna turn you into a sock puppet. My hand straight up your ass. You hear me? No dobra. Zasrańcu, kurde, a dawaj mi maskę. Ojojoj. O, oh shit. Ah,
After the flash comes the thunder! Coś ciężkiego na cięższych przeciwników. Czekajcie, bo tutaj mamy tego. Tą maskę. No daleko. Ej, no chcę, żeby tutaj podeszły te stwory, ale widzę, że to się za diabły nie uda. Spróbuję tutaj dwóch przeciwników załatwić jedną strzałem. Dobra, jest. Mamy wyzwanie zrobione. Trzeba tam na górę wejść. Amunicja tutaj się, widzę, pojawia z czasu do czasu. O cholera. O cholera. O cholera. O cholera. O, pokaż gębę. This yokai food from the face of the earth. Thanks for the help, Krusty the Clown, but that doesn't mean we're okay. You still got my mask, and I still want it back. If we want to succeed, I need to separate the uncertain elements. Like your chaotic idiosyncrasies. No, możemy to odrzucać, fajne. Okej, zbierzmy amunicję, zbierzmy tutaj wszystko, co się da i lecimy dalej.
Okej, gdzie teraz? Tutaj chyba mamy iść. No. Usiedł. Przeciwników, 100 przeciwników musimy zabić kataną, z tego co widzę. A co tu jest na górze? Nie da się tam wejść? Aha, że to możemy niby zjechać tutaj na dół. Okej. No dobra. Okej. Relax, Wei. You're gonna get that mask back and you're gonna blast that damn dragon out of the sky. That's what Zilla promised, right? Of course, if he's still that same murderous, treacherous bastard he's always been, then I'm totally screwed. Mamy dwa punkty. Czekajcie, nie, to jest punkt. Zwiększa czas trwania obrażeń od żywiołów po wybuchu eksplodujących beczek. A w sumie to możemy wziąć to. Tutaj mam na razie. To znaczy nie mam. Mam jedną. Możemy sobie zwiększyć. A ma zwiększą pojemność ekwipunku. Boże, amunicji dla szkarłatnego byka. Shit. Twinks. Nie wiem, czy to boss? This is the biggest whack-a-mole ever. No i co to kurwa jest? Ja pierdolę. Koniec. Lepiej będzie tutaj chyba użyć. Wyzwania, żeby skończyli. Wydaje się, że można go chyba od tyłu zajść i tam jest jego słaby punkt. O, drań. No
Dobra, widzę. Z tyłu ma chyba też takie kryształki, w które można strzelić. So far up Scylla's ass, he'll be tasting toast. Ja pierdzielę. Wiecie co, czekajcie, bo jeszcze sobie jedną rzecz zaraz sprawdzę. Mianowicie odblokowaliśmy tam jakieś wyzwanie. To znaczy nagrodę mamy. A proszę państwa. Wielozadaniowy. W 5 sekund lub mniej zabij co najmniej 3 przeciwników na różne sposoby, używając katany, broni dystansowej oraz za grożenia naturalnego. I tutaj mamy zbierz 100 paczek amunicji. Zwróćcie uwagę, że zdobyliśmy tutaj dwie kule. Zabij 100 przeciwników kataną. Zabij co najmniej 2 przeciwników jednym pociskiem szkorletnego byka. Zabij 50 przeciwników ze strzelby automatycznej na bliskim dystansie. Ok. Zabij przeciwników celnym strzałem w głowie 25 razy używając manity. Dobra. I teraz mamy te punkty. Tych punktów mamy ile? Gdzie tu jest jakaś liczba? Jest jeden. A tutaj mamy też jeden. Dobra, zbieramy, bo potrzebuję 2. Spoko. Jeszcze jeden punkt jest do zdobycia tutaj, zdaje się. Kurde, fajna ta gra jest. Jedyny minus to długość tej gry, prawda? Już mówiłem wam, że grę można ukończyć w 3-4 godziny, niestety. Czekajcie, my mamy iść tam. A tu co jest? A, proszę. Mamy orb ostatni. Dobra, coś sobie ulepszymy. Odblokuje dostęp do ognistej kuli, mroźnego ciosu oraz elektrycznego wiru. Strzały w głowę powodują teraz eksplozję, zadając obrażenie po bliskim wrogu. Fajne. Strzelba automatyczna może teraz działać w trybie samopowtarzalnym. Pomagierzy używają teraz amunicji, która poraża przeciwników na krótki czas. Zwiększa zasięg eksplozji. Dobra, ja sobie tę katanę ulepszę, bo z tego będziemy korzystać na razie przez chwilę. To znaczy, ulepszając katanę maksymalnie zdobędziemy achievement. Nie wiem, czy przechodząc grę jeden raz, zbierając wszystkie te sekrety, wszystkie te kule, orby i robiąc wszystkie wyzwania, jesteśmy w stanie ulepszyć cały ekwipunek. Jeśli nie, no to będę musiał drugi raz grę przejść, prawda? Dobra, w każdym razie mamy wszystkie sekrety zdobyte. I prawdopodobnie to będzie koniec, tak, koniec rozdziału. Motoko will consume the energy stored in Hoji's mask and use it against the dragon. Where the hell am I? What the hell happened to my body? Hoji? Hoji, he's alive. It's too late now, Lo Wei. Even the slightest disturbance will break the spell, spoiling whatever chance we have to take that dragon down. You knew this could happen. Has this always been your plan? If you want to be a hero, Lo Wei, you need to make sacrifices. Fuck you! I'm not gonna let you kill my friend! Lo Wei, wait! Mm-hmm.
all. I know those sweaty hands. It's